Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj w naszej chacie, kiedy przygotowywaliśmy obiad, pojawił się temat obowiązku postu, obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I kiedy tak zaczęliśmy rozmawiać, oczywiście pojawiły się różne argumenty, no ale pewnie są sytuacje, kiedy jeść mięso w piątek wolno. No bo przecież, proszę księdza, jak coś w czwartek przygotowałem więcej, no zostało, no to co, zmarnuje się. Czy wtedy mogę zjeść, czy nie mogę? Albo jak jestem gdzieś w gościach, albo jak przygotowałem kanapkę i dopiero sobie uświadomiłam, że zrobiłam z czymś mięsnym. Czy ja ją mogę zjeść, czy nie? Zobaczcie, że bardzo często w naszym życiu pojawiają się takie różne myśli, przy takich różnych sytuacjach, no może jakoś można pewne rzeczy wygładzić. Może to nie będzie grzech, może to czy tamto, może to prawo kościelne jest troszeczkę takie za mocne, no przecież za granicą postu piątkowego nie ma, czy wstrzemięźliwości pokarmowej od mięsnych pokarmów nie ma. To mogę, czy nie mogę? Zobaczcie, możemy sobie zadawać takie pytanie, czy ja mogę, czy nie mogę. Co może się wydarzyć, czy co musi się wydarzyć, żebyśmy ten pokarm mięsny zjedli? Tylko pytanie, należy zadać sobie pytanie, czy w ogóle taki sposób zadawania pytań jest poprawny. Bo to pokazuje, że odchodzimy od istoty. Czy ktoś kiedykolwiek z was, drodzy, zadał sobie pytanie, dlaczego rodzice, czy księża, czy ktokolwiek mówi nam, czy Kościół nam mówi, że ja w piątek mam nie spożywać tego pokarmu? Często gdzieś wśród dzieci na katechezie gdzieś się pojawia pytanie, niektóre nie zachowują, niektóre zachowują, bo im rodzice każą. Ale tak naprawdę, czy te małe dzieci wiedzą, dlaczego tak robią? Czy rodzice wytłumaczą? Zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii mamy tak naprawdę pokazane pewien jeden element. Dlaczego pościmy w piątki? Przyjdą owe dni, kiedy zabiorą im Pana młodego i w owe dni będą pościli. Tu jest istota piątkowego postu. Dzień, którym Chrystus oddaje życie za każdego z nas, ofiarowuje swoje życie. Jest to wyjątkowy dzień, a piątek, każdy piątek wspomina ten wyjątkowy dzień, kiedy Bóg oddaje z miłości za człowieka swoje życie. I teraz Kościół zachęca, prawo kanoniczne do tego bardzo, można powiedzieć, nawet i przymusza, pokazuje pewne rzeczy, jako praktykę naszą, byśmy włączyli się w ofiarę Chrystusa. Byśmy chcieli także my coś ofiarować ze swojego życia. Nawet można by powiedzieć tą przysłowiową kiełbasę, szynkę, po to, byśmy także mieli udział w tym, byśmy chcieli coś poświęcić od siebie. I zobaczcie, czasem możemy zapominać, czasem możemy stwierdzić, no a każdemu może się zdarzyć. Pamiętam kiedyś ze swojej sytuacji z pierwszej parafii, jak wchodzę na śniadanie w piątek, zasiadam do stołu, mój proboszcz już jadł, wziąłem kanapkę z serem i tak jem, patrzę na nią i tak mówię: jak ja nie lubię piątków. Na co proboszcz przestał jeść, popatrzył na mnie i powiedział: a ciekawe, czy Pan Jezus też lubił piątek, czy nie? Zobaczcie, krótkie pytanie,
krótkie stwierdzenie. Ale tak naprawdę od razu proboszcz jednym zdaniem odwołał do istoty. Dlaczego ja jem dzisiaj chleb z serem, a nie z czymś mięsnym? Bo chcę to ofiarować. Bo chcę włączyć właśnie w to. I zobaczcie, byśmy realizowali tę praktykę pokutną. Kościół daje nam w jednym z przykazań kościelnych właśnie takie przykazanie. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Jasne przykazanie. Ale zobaczcie, do czego dochodzi. Kiedy uczestniczycie w imprezach i wśród waszych znajomych są ludzie na przykład, którzy nie jedzą mięsa w ogóle, to gospodarz jest gotowy przygotować jakąś potrawę specjalnie dla wegetarian, dla, teraz nie wiem jak to odmienić, dla wegan, o właśnie, dobra, to jest właśnie taka, właśnie. I zaraz zobaczcie, jest to przygotowane, ktoś wie i nagle ktoś nam podaje pokarm, jakieś jedzenie, sałatkę z czymś, nie, bo ja nie jem mięsa w piątek, no co ty, dlaczego, no bo nie jem. No co to, jakiś ciemnogród? No daj spokój. I nagle człowiek się łamie. Nagle człowiek stwierdza, a no to jestem w towarzystwie, jestem w gościach, no to jem to, co mi daje gospodarz. No grzechu nie mam. Ale pytanie, skoro potrafimy uszanować innych przekonania, a one też z czegoś wynikają, nie tylko ze zdrowia, czy zdrowotnych jakichś względów, ale ja z tych przekonań. A przekonań ludzi wierzących już niekoniecznie chce się szanować, czy naszych przekonań. Zobaczcie, dlatego tak ważne jest, by walczyć o to, co najcenniejsze w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, by walczyć o to, byśmy także swoim świadectwem życia ukazywali tam, gdzie jesteśmy, właśnie gotowość pójścia za słowem Chrystusa, które nie zawsze jest łatwe. Często jest bardzo trudne. Ale przy takich drobnych sytuacjach mamy okazję nie zatrzymać się na tym kotlecie, szynce, ale powiedzieć od razu, dlaczego. Dlaczego to jest takie ważne? Zdrobna rzecz. Ale jeśli będziemy w tych drobnych rzeczach wierni, to będziemy wierni i większych. Amen.